Aleksandra Mieczyńska, dzień dobry. Kolejny program z cyklu Portret Kobiecy i kolejny gość. Jest ze mną Anastazja Filipska. Dzień Witam dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. Bardzo dziękuję, że się zgodziłaś przyjść i porozmawiać o kobiecości. I muszę zdradzić, muszę to powiedzieć, że na moje zaproszenie twoja reakcja była taka, ale ja nie mam o czym mówić, tak? Dlaczego ja? No to powiem, publicznie powiem, dlaczego ty. Dlatego, że jesteś piękną kobietą, kobietą, która jest matką, kobietą, która jest babcią też, a kobietą, która pracuje i jest piękną, szczęśliwą kobietą. Tak? Jakie mam wrażenie? Dziękuję ci bardzo, Olu. Jest mi bardzo miło, że tak mnie oceniasz. Rzeczywiście czuję się spełniona, może tak powiem. No i to jest powód, dla którego cię zaprosiłam, bo chciałabym, żebyś o tym spełnieniu powiedziała, bo takie mam poczucie, że wiele kobiet żyje trochę swoją kobiecość, tak? Chowając gdzieś w szafie albo może nawet na strychu, nie wykorzystując i próbując na przykład wchodzić w takie mocno męskie buty, a ty i jesteś kobietą i przecież pracujesz, to już powiedziałam, ale podkreślam raz jeszcze. I realizujesz się tak naprawdę, jakoś te klocki wszystkie składając jeden do drugiego. Składając, to się zgadza. I myślę, że to też jest taki rygor wewnętrzny, który pozwala mi, aby się składały te klocki, ponieważ jest dosyć dużo obowiązków. Nie tylko zawodowych, ale właśnie i teraz moją miłość kolejną to są właśnie wnuczki. To jest właśnie moja miłość. Muszę mieć też czas na nie, żeby po prostu się nimi zająć, ale chciałabym nadal być dobrą żoną, mieć zawsze kochającego męża, którego mam, mieć dzieci, które też są blisko, które też przychodzą i chętnie odwiedzają mój dom, nasz wspólny, właściwie rodzinny dom. I to wszystko jakoś składa się w całość. A oprócz tego chciałabym też mieć fajnych przyjaciół, z którymi mogę gdzieś wyjechać, coś pozwiedzać, coś fajnego przeżyć, nie tylko z mężem, ale właśnie w gronie najbliższych. A myślę, że przy tym wszystkim to pomaga mi moje takie pozytywne myślenie. Pozytywny charakter, który dostrzega jakieś tam malutkie rzeczy, daje powód do radości. Właśnie umiem się chyba cieszyć z takich drobiazgów. To jest taki jakiś mój wewnętrzny sukces. Tak mi się wydaje. Codzienności takiej, tak, która się przydarza? Tak, jeżeli miałam małe dzieci, a miałam ich czworo, teraz to już jest wszystko dorosłe, natomiast starałam się, uczyłam się właściwie kochać codzienność, kochać zmywanie, pranie pieluch, bo wtedy jeszcze były pieluchy tetrowe, nie było tak wygodnie jak teraz, ale uczyłam się tego i bycia właśnie matką i kochać tą codzienność. Wtedy, kiedy moje koleżanki narzekały, że znowu siedzą w domu, że ciągle to samo i ciągle to samo z tymi dziećmi, ja czerpałam niesamowitą radość ze wszystkiego, z czytania ich bajeczek, ze wszystkiego, co mogły być i się rwałam do tego, żebym ja wszystko robiła, nie? Bo sprawiało mi to taką przyjemność. Czyli po prostu pokochałam taką swoją codzienność, też jako kobieta matka, nie? A tutaj, ponieważ zawsze byłam też przez męża doceniana i też, wydaje mi się, kochana, czuję się kochana, więc to mi też bardzo pomagało tutaj w tych sferach nawet męsko-damskich, swoich uczuć, realizacji, swojego romantyzmu, tutaj w tej sferze. To bycie kobietą przez lata wszystkie, ono się zmienia, tak? Bo mówisz o tym, jak uczyłaś się tej radości, tak? I pokochania roli matki, bo myślę, że trochę tak to jest, że kiedy wchodzimy w macierzyństwo, to trzeba się tego macierzyństwa nauczyć tutaj. Myślę, że natura bardzo pomaga, tylko trzeba samej siebie trochę słuchać. Dobrze mieć wsparcie męża, o którym mówisz, że było zawsze. No ale później tak, dzieci dorastają. I żoną cały czas jesteś, prawda? Tak. Ale matką już inaczej, na inne sposoby, a kobiecość cały czas jest. Tak, ale żoną też jestem inaczej, bo mamy wtedy więcej czasu dla siebie. Przeżywamy jak gdyby długą młodość. Pewnie, że dobrze, super. I to jest właśnie ten okres, kiedy dzieci już wyrastają i my jesteśmy dla siebie. My możemy sobie gdzieś razem wyskoczyć, gdzieś razem poprzebywać, razem sobie wyjść, zrobić randkę, iść do kina, do kawiarni
I to jest bardzo potrzebne w małżeństwie, żeby miłość... Robicie to? Robimy to, wyjeżdżamy razem, sami tylko we dwoje, żeby ze sobą pobyć i to nam pomaga przy takiej głębszej więzi, bo dzieci nam Pan Bóg tylko dał na wychowanie i dzieci nie są naszą własnością. Dzieci odchodzą, już niektóre moje dzieci założyły swoje rodziny. Więc mamy świadomość, że my jesteśmy z mężem tylko razem, my jesteśmy we dwoje i my musimy tutaj pielęgnować tą swoją miłość, nie? Mm-hmm. A dzieci też się kocha mocno, ale to jest inna miłość. Mm-hmm. A praca, jaką, taka praca zawodowa, mm-hmm. jakie miejsce ma w Twoim życiu? Na początku to było dużo, dużo lat urlopu wychowawczego, mm-hmm. natomiast jest to księgowość, to są cyferki, które trzeba pokochać. Był moment, był taki epizod, bo pracuję w wydawnictwie, że po prostu była potrzeba szukania autorów. Sprawiało mi to dużo radości w poszukiwaniu, w rozmowach z tymi autorami, bo to bardzo ciekawe osoby. Nawet myślałam chwilami o studiach dziennikarskich, tak mnie to gdzieś zafascynowało, ale to tylko była chwila. Natomiast... cyferki to jest taka mozolna praca przy biurku, która wymaga dużego skupienia, uporządkowania, dokładności. Podobno jestem dokładna, mój mąż jest ze mnie zadowolony z tej dokładności, więc uważa, że się do tego nadaje i taką pracę akurat wykonuje. No to powiedzmy też, dopowiedzmy, że zajmuje się tym samym, też jest księgowym, tak? Także tak, wie, o czym mówi, tak? Razem współpracujemy też, więc, więc on tutaj jak gdyby też sprawdza moje osiągnięcia i tą pracę, którą ja zrobiłam. Wspieracie? Wspiera mnie. Mhm. Myślę, że w każdej dziedzinie wspiera. I ma też takie pozytywne nastawienie na życie, wtedy kiedy ja nawet bym miała jakiegoś takiego doła związanego z zbyt dużymi obowiązkami, czy z migreną chociażby, które nieraz mnie gnębią, to potrafi mnie pocieszyć, nie? Potrafi mnie tak jakoś nastawić, że myślę pozytywnie, nie? Że nie dam się zdołować. Nie? I to jest fajne. Wspieracie się nawzajem, jak ty jego wspierasz? Ja mu gotuję pyszne jedzonko. Lubi jeść? No, myślę, że każdy mąż lubi, jak żona dobrze gotuje. I ponieważ na początku po ślubie ja wychowywałam tą czwórkę dzieci, on pracował, jedyny pracował, więc ja uważałam, że moim obowiązkiem jest, jak mąż przyjdzie z pracy, dać mu nie tylko buzi na przywitanie, ale też podać mu obiad. I jest to do tej pory, mimo że razem pracujemy. I my mamy taki układ domowy, są pewne obowiązki, które Andrzej przejmuje ode mnie, natomiast generalnie mamy podzielone obowiązki, żeby wszystko grało, żeby się wszystko poukładało. Wiem, że teraz model jest inny, wiem, że moi synowie, przynajmniej jeden gotuje, cieszy się z tego gotowania, coś tam próbuje, pyta się nieraz, jak coś się robi, jakąś potrawę, czy coś właśnie w tym stylu i jest to też fajne, i to też mi się podoba. Zupełnie jest jak gdyby tworzony inny model niż było kiedyś. No to też jest fajne. Ale mówisz, kiedy mówisz o tym domu, jak twój dom funkcjonuje, tak, to powiedziałaś o tym, że obowiązki są podzielone. To nie jest tak, że mąż jest tylko gościem w domu. Nie, nie. Mąż ma też obowiązki, zresztą dzieci jak były też miały obowiązki. Wszyscy mieliśmy dyżury. Mąż ma dyżury. Ja nie wiem, czy ja tak mogę mówić publicznie, ale na przykład zawsze myje łazienki, robi takie cięższe prace, odkurza, bo to nieraz trzeba się naszarpać z tym odkurzaczem. Mamy to wszystko podzielone. Jest ogród, który też trzeba zrobić, przycinać drzewka, więc no, ja jest sobie grabię grabeczkami, on przycina, także jest fajnie. Mhm. Zawsze każdy ma co zrobić. Jest też coś, co was łączy i chyba nawet, o ile pamiętam dobrze pewną historię, zaraz mi powiesz, mam nadzieję, to was też w pewien sposób połączyło. Myślę o muzyce. Tak. Kochamy muzykę razem. Rzeczywiście, ja jestem z muzyką związana od drugiej klasy szkoły podstawowej i jak ktoś mnie pamięta w ogóle jeszcze, jeżeli można mnie pamiętać z młodych lat, to zawsze nieodłącznym towarzyszem była gitara. Ja wszędzie chodziłam z gitarą. I oczywiście grałam też na niej, nie tylko chodziłam. I kochałam śpiewać.
Natomiast ucieszyłam się bardzo, jak się poznaliśmy z moim mężem. W ogóle poznaliśmy się też przy pożyczeniu gitary. Znaczy, znaliśmy się jako koleżeństwo w pracy, natomiast bliżej zaczęliśmy ze sobą się umawiać właśnie przy pożyczeniu gitary. Ja poszłam do mojego przyszłego męża pożyczyć od niego gitarę, bo właśnie wyjeżdżałam na jakiś obóz. I generalnie bardzo mi to też zaimponowało, że on też ma taką duszę muzyczną. I że po prostu jakoś razem. Na początku były to dwa zupełnie inne bieguny. Ja jestem oazową dziewczyną. Jeździłam na oazę od tam, nie wiem, szóstej klasy podstawówki. I moja miłość to właściwie do muzyki, to jest do muzyki religijnej. Natomiast mój Andrzej tworzył utwory świeckie. Grał mi świeckie, po czym ja mu wyrywałam gitarę i śpiewałam swoje. I tak się wymienialiśmy. Ale fajne, na czyjej gitarze? Na tej pożyczonej Andrzejowej? To zależy, w jakim domu. U niego w domu na jego, u mnie w domu na mojej. Każdy z nas miał swoją. Także fajne czasy, bardzo mile je wspominamy. I tak rzeczywiście było. Mm-hmm. I ta muzyka właściwie cały czas jest i w waszym domu także mocno obecna. Jest obecna także w życiu no i twoich, waszych dzieci. Naszych dzieci, chociaż nigdy nikogo nie namawialiśmy na szkołę muzyczną. Nie, absolutnie. Żadnego, naprawdę żadnego dziecka nie namawialiśmy. Sami sobie wybierali instrument i jeżeli wyrazili chęć, jeżeli wyrazili chęć, że chcą iść tutaj w tym kierunku, to sobie wybierali instrument. Byli przyzwyczajeni do muzyki, ponieważ każde święta, każda jakaś tam sobota to było śpiewanie wśród znajomych. No, to jest oazowe towarzystwo, później w Ruchu Światło-Życie, bardziej już jako domowy kościół. Też każda impreza była prześpiewana, więc te dzieciaki moje gdzieś tam były. Wyjścia jeden grał nie miały. Na barkach, jeden próbował Czy mówisz o Filipie? Tak. Drugi próbował na takie, miał malutkie organki, które teściu mu kupił i na tych malutkich organkach to był Patryk. No, natomiast tak się zaczynało, nie? I sami proponowaliśmy, że jeżeli chcieliby, możemy ich posłać do szkoły muzycznej. Wyrazili chęć, po pierwszym stopniu sami się decydowali, czy chcą iść dalej, dlatego jeden skończył gitarę, drugi perkusję. Mhm. Faustyna była na fortepianie, natomiast wybrała taniec, jest na rytmice i chce iść na choreografię. Mocno trzymamy za nią, żeby się dostała, natomiast no, zobaczymy, jak to tam dalej pójdzie. Natomiast najstarszy Patryk właśnie nie poszedł do szkoły muzycznej. Wysłaliśmy go na prywatne lekcje. Wtedy był taki bardzo modny keyboard i wysłaliśmy go na prywatne lekcje do Domu Kultury na Rakowie. Po 3 czy 4 latach zapytał się mój mąż, mojego syna, słuchaj, ty na pewno chcesz uczyć się, bo tak jak stanę przy tobie, to się uczysz, a jak nie, to mało ćwiczysz. A to nie, to mnie wypisz. Ale później grało, jak mieliśmy zespół rodzinny, na gitarze basowej, bo znał nuty, śpiewał, także myślę, że ma dużo wspólnego z muzyką, chociaż ma inny zawód w tej chwili. Mm-hmm. Tak, no zawodowo to Filip jest związany, Filip, tak. Kamil był muzyką. Związany, bo uczył grać na gitarze, natomiast przeszedł na tak, nas to ale kocha go i zawsze mieliśmy na naszym podwórku boisko do piłki siatkowej, mamy do tej pory, właśnie chłopaki już w sobotę zastanawiali się, kiedy rozkładamy boisko do piłki siatkowej, także ta siatkówka też zawsze towarzyszyła w naszym domu. Muzyka, sport i takie bycie razem, myślę, że to jest coś, co charakteryzuje twoją rodzinę. Kiedyś zobaczyłam też w marcu, tak, już wiem nawet kiedy dokładnie, na jednym z portali społecznościowych, gdzieżby indziej, zdjęcie zrobione w takim gronie, babskim gronie, tak, na 8 marca, kilka pokoleń kobiet. Zdjęcie, które wiele mówi i piękne zdjęcie. Mamy taką tradycję na Dzień Kobiet. Ogłaszamy, że razem chcemy świętować. Pewnie indywidualnie też świętujemy, bo i pewnie moi synowie swoim żonom składają swoje życzenia. Ja też dostaję od mojego męża życzenia i kwiaty. Natomiast razem się spotykamy całą rodzinę i mamy taki zwyczaj robienia sobie zdjęć. Ostatnio są to zdjęcia, są 4 pokolenia. Jest to zdjęcie czteropokoleniowe. Jest to dla nas piękne
I myślę, że nawet wręcz takie wzruszające, że po prostu jesteśmy razem, trzymamy się razem i myślę, że my kobiety się też troszeczkę rozumiemy razem. Ja staram się zrozumieć moje synowe, moją córkę, moją teściową, która z nami mieszka. Siebie chyba najbardziej staram się zrozumieć, chociaż wydaje mi się, że to buduje dobre relacje między nami. Mhm. To jest tak, że dobrze jest, kiedy kobiety w jednej rodzinie, właśnie tak pokoleniowo, uczą się od siebie, starają zrozumieć, żeby się tworzyła taka więź między nimi? Ja myślę, że to jest ważne, bo kobieta chciałaby być zrozumiana. Wiadomo, że zupełnie w inny sposób myśli mężczyzna, kobieta zupełnie w inny sposób. To są dwa różne bieguny, to każdy o tym wie. I tutaj nawet człowiek pragnie tego zrozumienia i oczekuje wręcz od innej osoby i my nawzajem się możemy wspierać. Mhm. Właśnie to wsparcie, wzajemne wsparcie kobiet, myślę, że ono jest bardzo ważne, bo dużo jest też wśród kobiet takiej może nienazwanej, podskórnej, to widać w różnych miejscach pracy, takiej trochę agresji. I myślę, że takie szukanie rzeczy dobrych pomaga trochę tę agresję łagodzić. Agresja to jest jakiś nagromadzony wewnątrz bunt, który no, nie mogę powiedzieć na głos, nie mam możliwości może nawet jak gdyby wypowiedzieć się, w jakiś sposób wylać z siebie to i przez to przechodzi, tak mi się wydaje, czy właśnie w taką jakąś większą agresję. Natomiast jeżeli można tak jak gdyby wypowiedzieć swoje uczucia, swoje emocje, wylać z zewnątrz, to jest super. Uśmiecham się, bo kiedyś mam takie wrażenie, że rozmawiałyśmy na temat tego, w jaki sposób też uczyłaś się, czy uczysz do tej pory może nawet z mężem rozmawiać, tak? Bo to jest dialog, to zawsze też było. Tak, tak. No, dialogi na początku u nas były bardzo trudne. Wszyscy się śmiali, cała nasza rodzina się śmiała. Bez młotka jakiegoś, czy bez wałka? No powiem bez wałka, ale cała rodzina się śmiała, że trafiła kosa na kamień. Mamy obydwoje jednakowo choleryczne charaktery. Obydwoje jesteśmy tacy właśnie. Natomiast myślę, że też domowy kościół nauczył nas ze sobą rozmawiać. I właśnie dialog małżeński. Na początku był to pierwszy nasz dialog, był w ogóle szeptem przeprowadzany z tego względu, że dziecko małe spało razem z nami w naszym pokoiku. I nie mieliśmy takiej możliwości, żeby po prostu mówić głośniej i to było super, bo nie mieliśmy możliwości, żeby krzyknąć na siebie, żeby się obrazić, urazić. Mhm, czyli taka okoliczność sprawiła, że się dogadaliście. Tak, że zaczęliśmy ze sobą rozmawiać właśnie w taki pozytywny sposób, siebie rozumieć. Rozumiem, że ta okoliczność to najstarszy syn, tak? Tak, najstarszy syn, tak. Mieliśmy to szczęście, że po dwóch, ponad, właściwie trzy prawie lata małżeństwa, po trzech latach małżeństwa weszliśmy do naszej wspólnoty właśnie małżeńskiej i ona nam dużo też pomogła. Dużo, dużo. Myśmy się bardzo kochali. Czyli też taka nauka małżeństwa od małżeństwa, tak? Tak, też tak. Wspieranie się? Też wspieranie i zobowiązania, które są, które nam pomagają w takiej duchowości małżeńskiej, w życiu, w pielęgnowaniu w ogóle miłości małżeńskiej. Pamiętasz taki moment, kiedy rzeczywiście już możesz powiedzieć, że się nauczyliście rozmawiać, tak? Że ta taka energia, gdzie iskry gdzieś tam mogły lecieć, to ona została w jakiś sposób skanalizowana, bo ja rozumiem, że ona jest, tylko... Pierwszy dialog to był taki dialog przez łzy, przez wypowiedzenie, że się nawzajem ranimy i przez przeproszenie. I wtedy już wiedzieliśmy, że jeżeli siebie będziemy rozumieć i oddamy swoje małżeństwo jak gdyby pod opiekę Bożą, to On nam pomoże. I On swoją miłością nas tak po prostu dotknie, że my się nauczymy kochać. Taką miłością, która właśnie przebacza, która jest cierpliwa, która wszystko znosi, ale która też umie zrozumieć drugą osobę, która siebie daje. O, przecież w małżeństwie żyje się razem dzień po dniu, tak? Ślub, wesele to jest taki piękny moment, piękna chwila na dzień dobry, tak? Ale potem jest coraz piękniej. Potem mija zauroczenie i zostaje miłość, ale trzeba ją pielęgnować. Kobiecość, co to jest dla Ciebie? Kobiecość. Co to może być dla mnie?
myślę, że kobiecość to jest po prostu moja płeć. Mm-hmm. To jest coś, co gdzieś mam w sobie, co dostałam od Pana Boga. Lubisz to, że jesteś kobietą? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Na pewno bym nie chciała zmieniać płci, ale nie chciałabym być mężczyzną. Wydaje mi się, że rola kobiety jest... W ogóle kobieta jest taka zawsze bardziej adorowana, bardziej doceniana. To my słyszymy więcej komplementów, to my oczekujemy, żeby właśnie nam ktoś powiedzieć, że jesteśmy piękne. Ja wiem, że mojemu mężowi, gdybym powiedziała, że jesteś piękny, to na niego to zupełnie nie nadziała, ale zadziała. A natomiast jeżeli bym mu powiedziała, jesteś bardzo zdolny, jesteś super złota rączka, wszystko potrafisz zrobić w domu, to ja go mocno podbuduję. Mówisz mu tak? Mówię mu złota rączka. Nie wiem, czy mogę powiedzieć. Nie zawsze mu się to udaje. To taka ksywa, która została. Ale stara się bardzo. Stara się bardzo. Natomiast mojemu mężowi najlepiej wychodzi twórczość muzyczna i granie na gitarze. Jest tutaj mocno uzdolniony w tym kierunku. I też nie oczekuję, że nie mam takich wymagań, że po prostu ma zrobić wszystko. Kafelki w łazience, nie wiem, coś jeszcze na podwórku, posadzić wszystkie drzewa. A zaśpiewać mi zawsze może. A ponieważ kocham muzykę, jest mi już miło i to mi wystarczy. Też taką dużą częścią waszego wspólnego życia był zespół 77 FM, formacja z mocą. Był, bo już nie jesteście jego częścią w tym sensie, że już nie śpiewacie, natomiast zawsze będziecie, tak? Tak. My będziemy takimi współtwórcami wręcz tego 7-7, bo to u nas w domu otworzyliśmy sobie Słowo Boże i u nas wiedzieliśmy, że mamy zrobić to w ten sposób, taki charakter. To też było nasze pragnienie związane właśnie z wychodzeniem z kościoła na ulicę, do innych pomieszczeń, żeby przyciągać ludzi, którzy niekoniecznie są związani z kościołem i żeby tam głosić kerygmat, bo to nie były tylko koncerty dla nas, było to głoszenie też właśnie Jezusa, przyjęcie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, więc głoszenie kerygmatu to było dla nas taką istotną częścią w ogóle bycia w 7-7. Natomiast uważam, że mamy takie chyba zdrowe podejście też do wszystkiego, co jest wokół. I zauważyłam w pewnym momencie, że mój czas dobiega powoli końca na scenie, kiedy moja wnusia krzyczała pod sceną babcia, więc myślę, że czas było ustąpić miejsca dla kogoś młodego, aby po prostu dalej się to rozwijało. Naszym pragnieniem jest, aby dalej była twórczość w tym zespole, żeby nadal Pan Bóg błogosławił, żeby dalej się rozwijali, tworzyli, koncertowali, głosili kerygmat i to jest właśnie piękne. Natomiast poczuliśmy, że przychodzi taki moment w życiu, że człowiek powinien się tak... zdrowo myślący człowiek powinien się odsunąć. Jest nie? taki moment, kiedy... Jest taki moment, że czujesz, że po prostu na ciebie jest czas, nie? Że możesz posłuchać tej muzyki. Ale my jeszcze śpiewamy, bo prowadzimy rekolekcje. W tym roku mamy rekolekcję pierwszego stopnia. Zapisało się 17 małżeństw z Polski. W Rycerce Górnej są te rekolekcje, czyli tutaj za Żywcem w górach. Piękne miejsce. Jest to pierwszy stopień Oaza Rodzin. I cóż, no tam jesteśmy też i muzycznymi, tam uczymy ich śpiewać i liturgiczne pieśni na Eucharystię, ale też i wesołe piosenki na pogodne wieczory, więc bierzemy gitarę i śpiewamy. A jak patrzysz na czas, na to, że upływa, tak? No bo powiedziałaś, mówiąc o zespole, tak. Przyszedł moment. Tak, tutaj poczułam, przyszedł moment, natomiast generalnie wewnątrz siebie nie czuję upływu czasu. Może to mi przykro mówić, bo wiadomo, że wygląd mówi coś innego. Natomiast myślę, że to wnętrze nasze to jest nasz duch. I on, no mój jest młody. Nie wiem czemu, ale on jest młody. Ja się czuję młodo. Może dlatego, że no Pan Bóg dał mi jeszcze zdrowie.
i nic mi takiego nie dolega, nie jest żadnym obciążeniem dla mnie właśnie coś związane ze zdrowiem, że po prostu no, czuję się gorzej, słabiej, że na przykład kuśtykam już na nogę, coś mnie boli w biodrze. Nie. Rozumiem, że jak będziesz kuśtykać, to zrobisz to malowniczo. Moja mama miała problem z biodrem, dlatego ja tak sobie powiedziałam i później była już na wózku inwalidzkim. Dużo chodzę, sprzedałam samochód, kupiłam sobie rower. Teraz w ogóle już ten rower nawet już nie wyciągam, tylko chodzę na nogach, żeby trzymać kondycję. Mhm. Myślę, że każda kobieta w każdym wieku powinna dbać o siebie, o swoją kondycję, o swoją figurę. Trzeba się oczyścić od czasu do czasu. No mówisz, trzeba, o diecie. Trzeba coś ze sobą zrobić, trzeba się dużo ruszać, żeby po prostu... żeby się czuć atrakcyjnie, chociażby dla tego swojego męża. Uważam, że każda kobieta powinna dbać o siebie. Mm-hmm. To dbanie o siebie, bez czego sobie tego dbania nie wyobrażasz? Wiem, że spacerujesz, lubisz kosmetyki. Lubię. Nie wiem, czy się umiem malować. Pewnie nie. Wolę, jak mnie kosmetyczka pomaluje, ale to jest przy wielkiej okazji oczywiście, tak nie chodzę. Natomiast wiadomo, że jak siedziałam w domu z dzieciakami, się nie malowałam. Ale nigdy nie chodziłam w papilotach, w szlafroku. Zawsze starałam się ładnie ubrać. Nawet jak siedziałam w domu, bo sprawiała mi to przyjemność, że jestem jakoś normalnie ubrana, że mogę sobie wyjść na ogródek, może przyjść listonosz, nie będzie mi wstyd, że jest wszystko fajnie. I starałam po prostu, jest to dla mnie też ważne, żeby po prostu dbać o swoją jakąś atrakcyjność i cieszę się, bo mój mąż chyba widzi też to we mnie, bo nieraz się da udobruchać na jakąś bluzeczkę, na coś innego i wie, że to lubię i myślę, że kobieta powinna być nie tak patrzy bardzo... na rachunek. Nie. I powinna być, myślę, że kobieta właśnie w ten sposób powinna być rozpieszczana, bo każda kobieta lubi. A dom? Jak myślisz o domu, bo jak o tworzeniu takiego miejsca, tak? Bo dom tworzą ludzie. Wasz się na pewno zmieniał, tak? Choćby przez to, w jakim wieku były dzieci, przez to, że zmienia się moda choćby nawet. Lubisz dbać o wnętrze domu? Lubię robić to po swojemu. Mhm. I kiedy mój mąż na przykład mówi, może taki kolor byśmy wybrali, to się burzę. Rozumiem, że tu jest twój dyktat. Bo tak, burzę się, bo i zawsze mu tłumaczę, że ja bym chciała, żebyś się zajął męską stroną i pozwól mi zająć się tą stroną właśnie tutaj dekoracji, bo ja to wiem, bo ja to po prostu inaczej czuję, nie? I lubię... Stawiasz na swoim? Stawiam tutaj na swoim, generalnie. Może na początku nie do końca mi tak chyba ufa, ale po jakimś czasie, jeżeli już tam czegoś dokonam, to uważa, że jest fajnie. I cieszę się z tego, że mówi, że się dobrze czuje w naszym domu i na przykład jak wracamy, to mówi, że się nie może doczekać. I przychodzi, siada w pokoiku swoim, w naszym saloniku i mówi, tu się czuję najlepiej. I jest mi bardzo miło, bo wiem, że to dom też musi być ciepły. Musi być taki, w którym my się czujemy ciepło. I według takiego gustu i stylu, w jakim ktoś lubi przebywać. Ale przede wszystkim trzeba ze sobą umieć i nauczyć się. Dom to być. Są ludzie, ale te ściany to też jest ważne. Mm-hmm. Też jest wszystko. Ważne. Wszystko tworzy to wnętrze. Tak mi się wydaje. Anastazja, bardzo Ci dziękuję za spotkanie i za rozmowę i za to ciepło, które dziękuję masz bardzo. W sobie. Dziękuję bardzo. Anastazja Filipska była Państwa i moim gościem.